Witam Państwa na konferencji prasowej przed meczem siódmej kolejki BetClic pierwszej ligi pomiędzy Wisłą Płock i Ruchem Chorzów. Do Państwa dyspozycji tradycyjnie trener nafciarzy Mariusz Misiura. Prosimy o zadawanie pytań i kierowanie ich bezpośrednio do mikrofonu. Dzień dobry, Jola Marciniak z Tygodnika Płockiego. Panie trenerze, na pewno pan się spodziewał tego, że wrócimy do meczu poniedziałkowego z Niecieczą, prawda? Ja chciałam się zapytać, czy bo na pewno też oglądaliście ten mecz już po zakończeniu oglądaliście. Jak to było z tymi dwiema pierwszymi bramkami i czy rzut karny to był taki, no nie był za bardzo kontrowersyjny, bo wy trochę inaczej patrzycie niż my kibice, prawda? Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że wracamy do tego meczu, bo nawet mam przygotowane cztery punkty, do których chciałbym się odnieść. Nawet jakby nie było takiego pytania z sali, to pewnie sam gdzieś bym starał się ten moment przemycić. Tak po kolei. Na początku to chciałem podziękować jakby kibicom i jakby tutaj też Państwu za to, że za Wasze zachowanie po naszej pierwszej porażce, bo jakby żyjemy też w takich często czasach, że jesteśmy oceniani głównie przez pryzmat wyniku. Jak jest dobrze, to się wszyscy cieszą, poklepują po plecach. Jak jest porażka, to od razu zaczyna się jakby grillowanie i tak jak powiedziałem, że się cieszę, że tutaj pracuję i wiem, że tu jest wymagająca publiczność i środowisko. Tak jakby bardzo się cieszę, że to środowisko po meczu, odbiór tego meczu jest właściwy, bo jakby nikt z nas nie jest zadowolony, że my ten mecz przegraliśmy, nikt z nas nie doszukuje się jakiegoś rozgrzeszenia, czy nie chce być w jakiś sposób tutaj w pewien sposób zrozumiany, tylko jakby dla nas ten mecz, jaki rozegraliśmy z Termaliką, był najlepszym w tym roku i już mówię dlaczego najlepszy, bo też wiem, że jest grupa ludzi, która mówi, że my musimy dzisiaj popracować nad obroną, bo straciliśmy cztery bramki. Więc jakby postaram się to razem spuentować. My w jakiś sposób pojechaliśmy do zespołu, który na dzień dzisiejszy strzela najwięcej bramek w tej lidze, który jest na pierwszym miejscu i pozwoliliśmy im oddać 5 strzałów na bramkę celnych, z czego pierwszy po naszym błędzie jednego z obrońców, drugi z rzutu karnego, trzeci z zebranej drugiej piłki z autu, czwarty ze świetnej kontry i piątego, proszę mi wybaczyć, ale nie pamiętam. I teraz dorabianie historii do tego, że drużyna Wisły Płock gra słabo w obronie, czy jest, ma słabą organizację, no to jest jakby dla mnie tylko potwierdzenie, że kto tak mówi, to znaczy, że tego meczu w ogóle nie oglądał i tylko jakby na podstawie wyniku 4 stracone bramki dorabia sobie taką historię, bo no to najłatwiej zrobić. Co do jeszcze kibiców, to mówię, chciałem im bardzo podziękować, że jakby doceniają, że taką Wisłę Płock, tylko jeszcze bardziej skuteczną w ofensywie chcemy oglądać, która właśnie była skuteczna w obronie średniej, w świetne, uważam, wyjścia z szybkim atakiem, zakończone dwoma bramkami nieuznanymi, które jakby uważam, że koniec końców sędzia chyba słusznie nie uznał, bo gdzieś tam kontakt Dawida z tym zawodnikiem był. Ja ogólnie jestem za, że to jest sport kontaktowy i takie momenty bym puszczał, bo uważam, że jeżeli dwóch silnych mężczyzn biegnie rozpędzonych i wpadają na siebie, no to najnormalniej w świecie ten słabszy upadnie. Ale czy to jest w jakiś sposób faul, no to nie mi też oceniać. Sędzia oceni, że jest faul, więc niech tak będzie. Po drugie, ten rzut karny, który został podyktowany, no to ewidentny faul Oskara, jakby spóźniona reakcja, więc jakby do tego nie mamy pretensji. Tak samo nieuznana bramka Kociego, to jakby tutaj można było szybciej zareagować i z tej linii spalonego zejść, więc jakby tutaj koniec końców, jeśli chodzi o te decyzje sędziego, oprócz tej, co nieuznana bramka na 1-0 w drugiej minucie, to raczej się zgadzam, ale szkoda, że jakby ta pierwsza bramka nie została uznana. Co jeszcze do tego meczu? Takim bym chciał, żeby punktem odniesienia gry Wisły Płock była pierwsza połowa z Termaliką, gdzie w jakiś sposób nie dopuściliśmy do żadnego strzału na bramkę przeciwnika, sami strzeliśmy bramkę, sami strzeliśmy dwie jeszcze, które zostały nieuznane, sami stworzyliśmy sobie jeszcze jedną stuprocentową sytuację i jakby kontrolowaliśmy mecz z piłką i bez piłki, więc jakby to jest dla mnie taki wyznacznik, wykładnik, który dzisiaj chciałbym, żeby był naszym tutaj punktem odniesienia. Teraz zawsze też komentujemy
jaką jedenastką wychodzimy na mecz, prawda? I teraz jeżeli ktoś zobaczył, że w pierwszej jedenastce był Dawid Niepsuj, że w pierwszej jedenastce był Dawid Kucyła, że nie było tam Łukasza Segulskiego, że nie było tam Fabiana Hiszpańskiego, no to jakby było to pewnie takie duże poruszenie tutaj w środowisku, a patrząc później, co się działo na boisku, to się okazało, że to była nasza najlepsza połowa. Więc jakby musimy sobie zdać sprawę, że po pierwsze, my teraz gramy co 3-4 dni, mamy zawodników zaawansowanych wiekowo, mamy zawodników, którzy różnie przechodzili okresy przygotowawcze i my sobie nie możemy pozwolić na grę cały czas tą samą jednostką, tymi samymi zawodnikami. Sami widzicie, że chcemy grać intensywnie, że chcemy grać dużo szybkim atakiem, chcemy mieć dużo doskoków w obronie wysokiej, w obronie średniej. No to jakby nie da się cały czas z tymi samymi zawodnikami grać tak bardzo intensywnie, więc jakby tutaj jestem bardzo zadowolony z tego, że bo mecz, kiedy Łukasz dostał odpoczynek, kiedy Fabian dostał odpoczynek, pozostali zawodnicy stanęli na wysokości zadania i jakby w tej pierwszej połowie głównie uważam, że sprawiali bardzo dobre wrażenie. Też nie zapominajmy, że mecz rozstrzyga się w dwóch połowach i my też potrzebujemy często dobrych zawodników w drugiej połowie, czy jakby zawodników o odpowiedniej charakterystyce. I teraz przykład, że chcieliśmy grać Łukaszem w drugiej połowie, który wszedł w bardzo trudnym momencie, kiedy straciliśmy bramkę zawodnika za czerwoną kartkę i przy stanie 1-1 to Łukasz wziął ciężar na siebie, przyjął piłkę, minął dwóch zawodników, zagrał w boczny sektor boiska do Bojana, podłączył się tam Oskar Tomczyk, świetna akcja i bramka na 2-1. Więc jakby też patrząc z takiej logistyki, z pomysłu na ten mecz, no to te wszystkie, że tak powiem, decyzje się obroniły, bo mówię, świetna pierwsza połowa, dobra zmiana Łukasza, po jego, że tak powiem, gdzieś tam akcji strzeliśmy bramkę, więc jakby chciałbym, żebyśmy też zwracali uwagę, że nie jest ważna tylko pierwsza jednostka, która wychodzi, bo często mecz rozstrzyga się w drugiej połowie i tam też w tych trudnych momentach potrzebujemy dobrych zawodników. Mówię, wracając czy stricte do tego pytania, to rzut karny był, tam ewidentny błąd Oskara, który teraz musi pracować nad swoimi zachowaniami. A proszę powiedzieć, bo wracaliście chyba w niezbyt dobrych nastrojach, ale jak taki mecz może wpłynąć na drużynę? On podetnie skrzydła, czy wyzwoli jakąś taką piłkarską złość? Wczoraj mieliśmy dzień wolny dla zawodników. My jako sztab robiliśmy wczoraj analizę. Pojechaliśmy też do Gdyni na mecz, żeby zobaczyć jeszcze na żywo ruch Chorzów, naszego przyszłego przeciwnika. Dzisiaj mieliśmy odprawę taką pierwszą, zamykaliśmy ten mecz z Termaliką i pokazałem same dobre rzeczy i było ich bardzo dużo. Jak skuteczni byliśmy w obronie średniej grając 11 na 11. Pokazałem, jak skuteczni byliśmy w obronie średniej, w obronie, kiedy graliśmy w 10, że z tej sytuacji, kiedy na przykład w ataku pozycyjnym był Water Malika, to nie doszli do żadnej sytuacji. Więc jakby i jeszcze wyprowadziliśmy szybki atak, grając 10-11, więc jakby gdybym ja przed meczem powiedział, że jedziemy do lidera, nie pozwolimy im w pierwszej połowie odetrzał na bramkę, to pewnie by mi nikt nie uwierzył, że ludzie by powiedzieli, że ale arogancki, zero pokory, takie rzeczy, no my to zrobiliśmy. Mówię, nie z fartem naszym jest takim to, że podaliśmy rękę trochę w Termalice, że w momencie, kiedy prowadzimy 1-0, straciłem piłkę w takim newralgicznym momencie jako ostatni obrońca po strzelonej bramce na 2-1, gdzie bardzo ciężko na to pracowaliśmy, żeby nie dopuścić w dziesiątkę do straty bramki. Strzeliliśmy bramkę i to jest coś, co na pewno musimy zmienić w naszej grze, bo to jest druga sytuacja taka, że po Odrze Opole i teraz po Termalice, w momencie, kiedy strzelamy bramkę drugą w meczu, jest jakieś, okazało się, rozluźnienie, bo od razu mamy sytuację, po której tracimy rzut karny, albo to tracimy bramkę. Tylko w tym meczu z Termaliką podobny problem miała Termalika, bo jak straciliśmy bramkę na 1-1, od razu przeprowadziliśmy akcję i Chimę miał dobitkę do pustej bramki, nie trafił. Więc jakby to jest chyba taki złożony, większy problem nie tylko naszego zespołu, ale ogólnie chyba piłkarzy, że w momencie, kiedy strzelasz bramkę, jest taki być może moment braku zdekoncentracji czy rozprężenia, no i my musimy jakby to jak najszybciej zdiagnozować i zmienić. No na pewno mówię, jest w nas bardzo dużo złości, nie szukamy żadnego usprawiedliwienia, nie chcemy w jakiś sposób tutaj
tego, takich momentów doświadczać, bo powiem szczerze, no jest złość, rozgoryczenie, bo gdybyśmy tam pojechali, zespół Termaliki naprawdę gdzieś tam nas mega zdominował, nastrzelał tych 4 bramek po, nie wiem, 20 czy 15 sytuacjach, no to byśmy jakby posypali głowę popiołem, powiedzieli, że dobra, lepsza drużyna, przegraliśmy, musimy dalej ciężko pracować, ale nasze odczucia są takie, że my ten mecz kontrolowaliśmy, że my ten mecz w jakiś sposób, na pewien sposób skuteczności działań nawet wygraliśmy i mam nadzieję, że to teraz pokażemy w meczu w poniedziałek z Ruchem Chorzów. Po meczu z Pogonią rozmawialiśmy chwilę i pan zakończył rozmowę stwierdzeniem, niech wygra lepszy. No i chciałem się zapytać, no chyba tak nie do końca wygrał lepszy. Znaczy ja chciałbym być zawsze tutaj z wami sprawiedliwy i ja uważam, że nawet jak tutaj wygrywaliśmy jakieś mecze, to potrafiłem powiedzieć, że w jakimś fragmencie meczu graliśmy słabo, że w jakimś fragmencie to nie jest taka Wisła, jaką my byśmy chcieli oglądać, że jakby ja nie mam problemu z tym, że nawet jak wygramy mecz, to jakby że mówię, że wszystko jest różowe, kolorowe, tylko jakby nie miałem z tym problemu, żeby powiedzieć, że graliśmy w pewnych momentach źle. Tak samo teraz jest mi ciężko zaakceptować, że straciliśmy 4 bramki, gdzie do 87 minuty strzały na bramkę pozwoliliśmy tylko i wyłącznie po naszych błędach, więc jakby to tak bardzo boli. Jak widzisz później ten wynik 4-2, no to jest to takie poczucie złości, bo nawet proszę mi wierzyć, że jak była tam, nie wiem, 85 minuta i my już mieliśmy przygotowaną zmianę za Chimę Maćka, to mówimy, dobra, no to ten remis już trzeba będzie się w miarę tym zadowolić, ale my czuliśmy wtedy niedosyt. A jeszcze w tej końcówce, jak padły te 2 bramki, no to już w ogóle jakby jest to ciężkie do zrozumienia, więc wierzymy, że jesteśmy silni mentalnie, wierzymy, że w jakiś sposób dobrze zareagujemy w poniedziałek na tą porażkę. Tak jak powiedziałem od razu po meczu, że nie mogę się doczekać rewanżu z tą drużyną, żeby właśnie zweryfikować, czy w takim dwumeczu na pewno Termalika była od nas zespołem lepszy. Dzień dobry, trenerze, Michał Wiśniewski, Portal Płock. Trenerze, no to ja wrócę do jeszcze jednej sytuacji, która zdefiniowała ten mecz, czyli czerwona kartka dla Dawida Niepsuja. No ja przyznam szczerze, że jestem w gronie osób, które pomyślały od razu po rzutu tej kartce, kiedy on około 30 minuty dostał rzutu kartkę, że po przerwie wejdzie Fabian Hiszpański. Ewidentnie taki był plan, bo tam chyba Przemek Misiak był awizowany do zmiany tuż przed parę sekund przed tym drugim faulem nieszczęsnym. Czy trener nie myślał o tym, żeby już w przerwie dokonać tej korekty? Powiem tak, oglądał pan mecz? Oglądał pan. No niestety w telewizji tylko. Rozumiem. Największe zagrożenie w pierwszej połowie ze strony Termaliki to jakie było? Moim zdaniem żadne, oni się potykali o własne nogi. Ale jak już mieli to stałe fragmenty gry, mieli chyba tam 8 chyba rzutów rożnych. Dokładnie, tak. Więc jakby tutaj teraz pytanie. To była jedyna taka wątpliwość, która nie chcieliśmy zrobić zmiany od razu w przerwie, bo jakby 8 stałych fragmentów gry, czyli coś, co w jakiś sposób nam zagraża. I teraz pytanie, kto gra lepiej w obronie pola karnego? Czy Dawid Niepsuj, czy Fabian Hiszpański, czy Przemek Misiak? Więc jakby tutaj z tej trójki najlepiej Przemek Misiak. Później uważam, że Dawid. Później jest Fabian. I teraz mówię, to był bardzo taki trudny moment, bo prowadzimy 1-0, jedyne zagrożenie ze strony Termaliki to stałe fragmenty gry i mówię, nie chcieliśmy na pewno obniżać zespołu. I teraz w momencie, kiedy dostaliśmy tą czerwoną kartkę, to Przemek już był gotowy. On już stał przy linii, tak? Już stał przy linii, więc jakby chcieliśmy tej zmiany dokonać, bo też mamy 3 okienka. I jakby była podwójna zmiana, żeby przygotowany Łukasz i Przemek, że jakby nie chcieliśmy robić pojedynczej zmiany, już zrobiliśmy jedną pojedynczą w przerwie Krystiana Pomorskiego, to wtedyśmy na 10, a Chimę daliśmy wyżej za Kociego, bo jakby chcieliśmy wzmocnić obronę przedpola, bo mieliśmy też takie odczucia, że te piłki, które są dośrodkowywane z rzutów rożnych czy z rzutów wolnych, to często spadają na przedpole i tam momentami lepiej zbiera drużyna Termaliki, więc jakby dlatego chcieliśmy Chimę dać wyżej, Pomorskiego ustawić na tej 10, żeby właśnie jak Kunik we dwójkę, żeby oni te piłki lepiej zabezpieczali, lepiej je zbierali, więc jakby tutaj z tej perspektywy później skuteczności tych działań, to uważam, że te wszystkie piłki zbieraliśmy i nie było z tego zagrożenia. Mówię, no czerwona kartka popsuła nasz plan na ten mecz, nie ukrywam, bo zrobiliśmy zmianę później Markusa, taką, której nie planowaliśmy.
wpuściliśmy Przemka, bo wyprowadziliśmy wtedy 1-0. Chcieliśmy jakby mieć większą kontrolę w defensywie. Bardziej myśleliśmy już o niedopuszczaniu przeciwnika do naszej bramki niż strzeleniu kolejnej drugiej. I nawet jak straciliśmy bramkę 1-1, no to wydaje mi się, że w tą dziesiątkę broniliśmy dobrze. Czy mogliśmy zmienić Dawida w przerwie? Dzisiaj mamy takie pretensje do siebie o to, że na pewno tutaj mogliśmy lepiej zareagować, ale tak jak mówię, no nie chcieliśmy też w dobrze działającej maszynie, bo też sytuacja, jakbyście zobaczyli ta na 2-1 Chimę, co jeszcze na pustą bramkę, no to była po akcji Dawida, że jakby Dawid zagrał taką świetną piłkę wzdłuż bramki, bramka się wypiąstkował przed siebie i tam Chimę dobił, więc jakby przy drużynie, która naprawdę uważam, że grała najlepszą pierwszą połowę w tym sezonie, nie chcieliśmy za dużo zmieniać, nie chcieliśmy robić takich dwóch zmian w czymś, co dobrze, że tak powiem, działa, no ale okazało się to błędem, więc jakby my też nie jesteśmy ludźmi, którzy nie posypują głowy popiołem i dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że to była błędna nasza decyzja, że mogliśmy tą zmianę zrobić w przerwie i się nie upieramy, że nie. Trenerze, dobrze, no to już może zamykając ten mecz, porozmawiamy o przyszłości. Ruch Chorzów spadł z Ekstraklasy, no ale tam nie było takiej narracji, że się posypie, tam jest trochę inna sytuacja niż choćby Warcie Poznań. Były głosy, że będą silni chorzowianie, tymczasem na początku sezonu nieco jednak zawodzą. Jakie są pana odczucia, zwłaszcza, że pan zdradził, że oglądał ich w Gdynie, też widziałem fragmenty tego meczu. Dla mnie patrząc na taką czystą grę piłkarską, to jest to dla mnie drużyna top 3 w tej lidze. Oglądając mecz przed Termalika Ruch Chorzów, to uważam, że Ruch Chorzów tam zasłużył na wygraną i jest piłkarską drużyną dużo lepszą niż Termalika. Wczoraj grając na Arce Gdynia, pierwsza połowa świetna, wygrywali 1-0, w pełni kontrolując to spotkanie. W drugiej połowie wydaje mi się, że troszeczkę fizycznie drużyna miała problemy i Arka była bliska obrócenia w ogóle oblicza meczu i wygrania tego spotkania, więc jakby spodziewam się bardzo trudnego spotkania. Nie zapominajmy, że 70% tego zespołu w tamtym sezonie zbierała doświadczenie w Ekstraklasie, więc oni bardzo dużo meczy remisują. Remisują takie mecze, które równie dobrze mogłyby się zakończyć ich zwycięstwami i tam, nie wiem, dwa remisy zamienilibyśmy na zwycięstwo i oni się byliby gdzieś w rejonach naszego miejsca i pewnie ich odbiór byłby inny, więc jakby mówię, dzisiaj nie zwracałbym uwagi na tabelę, patrząc, że na wyjeździe teraz zremisowali z Termaliką, na wyjeździe zremisowali z Arką Gdynia, czyli z dwoma takimi kandydatami do awansu, no to świadczy o nich dobrze, uważam, a to, że im się przytrafiły u siebie takie gdzieś tam przypadkowe sytuacje, że zremisowali z Siedlcami, z tego, co dobrze pamiętam, 0-0, no to my też graliśmy ten mecz Siedlcami, sami pamiętam, jaki trudny to był dla nas mecz, że dzięki tutaj strzałowi Chimę udało nam się ten mecz przepchnąć, ale ja postrzegam Ruch Chorzów jako naprawdę bardzo dobrą drużynę, mają dobrego trenera, trenera Niedźwiedzia, który jakby prowadził drużynę, wiele drużyn, chce grać bardzo ofensywnie, więc to będzie fajny mecz, uważam, dla kibiców. Uważa pan, że ten mecz ma szansę się rozstrzygnąć w tym takim ostatnich 15 minutach drugiej połowy, tak jak właśnie, bo też się pojawiło, właśnie to czytałem te głosy z Chorzowa, że być może ta drużyna jest fizycznie po prostu zajechana. Znaczy ja ogólnie uważam, że dzisiaj, nawet patrząc na nasz zespół, ja uważam, że Zbyszek bardzo dobrze pracuje z naszymi zawodnikami, tylko musimy zwrócić uwagę, że 30-40% zawodników jest bez okresu przygotowawczego. I teraz ja się bardzo cieszę, że my po tak krótkim wspólnym czasie jesteśmy w stanie po 4 dniach zagrać taki mecz intensywny z Termaliką. Wierzę, że będziemy w stanie tak samo jak mądrze pozarządzamy zmianami zagrać tak samo intensywnie z Ruchem Chorzów, ale jestem przekonany w 100%, że po takim dłuższej pracy naszej wspólnej ze Zbyszkiem i ze wszystkimi zawodnikami, to za 2 miesiące będziemy w stanie grać nawet przez cały rok, co 3 dni. Bo patrząc, jak mówię, jak drużyna robi postęp, ile my indywidualnie biegamy, że każdy zawodnik praktycznie powyżej już 10 kilometrów biega po jednym spotkaniu. Tutaj przebiegliśmy 127 kilometrów jako drużyna. To są naprawdę bardzo dobre wyniki drużyny, która na tą chwilę, mówię, jest cały czas na takim etapie
pracy nad sobą, że na przykład taka dyspozycja Ibana to jeszcze pozostawia dużo do życzenia, dyspozycja Daniego pozostawia dużo do życzenia, nawet Hime, no bo jakby no nie oszukujmy się, że oni są bez tego okresu przygotowawczego, tak samo Bojan Nastić 8 czy 9 miesięcy nie grał w piłkę, miał kontuzję, my teraz też jakby go obciążamy niesamowicie, bo dwa pełne spotkania, prawdopodobnie zagra trzecie pełne teraz w poniedziałek. Nie zapominajmy, że u nas mamy też zaawansowany wiekowo zawodników, mówię, jest Łukaszem Sykulskim, musimy bardzo mądrze zarządzać, ja naprawdę, dla mnie to jest najlepszy napastnik, bardzo go cenię, wiem, że on jest ambitny, chce grać praktycznie każdy mecz, ale my też chcemy Łukasza zdrowego, my też chcemy, żeby Łukasz grał na boisku, żeby był intensywny, chcemy, żeby realizował założenia w ataku i w obronie i teraz jeżeli ja bym na przykład danego zawodnika wystawiał w zbyt dużym, że tak powiem, czasowo, no to może by się zdarzyło, że ktoś by mówił, a ten nie biega, czy nie realizuje jakichś celów i bym robił mu krzywdę, więc jakby tutaj mówię, nasze zarządzanie tymi zawodnikami teraz jest w tym momencie bardzo ważne, to jest dla nas bardzo dobry test w te 8 dni zagrania trzech spotkań, musimy się w tym dobrze odnaleźć, dobrze zdecydować i wierzę, że tak będzie. Chciałem zapytać jeszcze o Hime, bo Hiszpan był takim nieoczywistym zawodnikiem mocno, no tak się ważyła jego przyszłość, czy on zostaje w Wiśle, czy on odchodzi z Wisły, no już tam chyba trener bardzo chciał, żeby Hime z nami jednak był, ale nie wiem, czy trener widział w nim od początku zawodnika, który załaduje 5 bramek w 6 meczach. Ja uważam, że w naszej polskiej piłce dzisiaj jest bardzo mało zawodników, którzy potrafią wygrać pojedynek 1-3. A ja tutaj często przyjeżdżając do Was w tamtym sezonie w roli obserwatora, nie przyjeżdżałem, nie wiem, kibicować Wisła Płock, tylko przyjeżdżałem obserwować jakichś zawodników, ma na przykład Wisła Płock, czy jakiś inny przeciwnik i zwracałem bardzo uwagę na charakterystykę, jacy zawodnicy grają na jakiej pozycji. No i pamiętam, że za każdym razem jak Hime był na boisku i łatwość, z jaką mijał zawodników, to tak sobie zawsze mówiłem, kurde, miał w swoim systemie 3-5-2, taką dziesiątkę, miałbym na tyle silną drużynę, że mógłbym dominować przeciwnika i ustawić takiego Hime na 20-25 metrze od bramki przeciwnika, obok niego miałbym mobilną dziesiątkę jak Kunik czy jakiś inny zawodnik, mobilne dziewiątki, które by absorbowały linię obrony i wtedy podawać w tempo do Hime i on by miał taką możliwość, że musi wygrać tylko 1-1 i strzelać albo podawać, to było to zawsze moim marzeniem, więc jak zostałem trenerem Wisły Płock i zobaczyłem, że jego kontrakt wygasł i jakby nie było do końca pewne, co będzie dalej, no to poprosiłem prezesa, dyrektora, żeby podpisać z nim kontrakt. To też nie było łatwe, bo Hime też miał jakieś inne propozycje w swoim kraju. Więc dzwoniłem do niego, pamiętam, że raz się połączyliśmy na wideo rozmowie z jego dziewczyną, przekonywaliśmy Erikę, żeby jakby przyjechali razem do Polski, żeby jakby zaufali, że ta współpraca, miejmy nadzieję, że będzie dobra dla nas wszystkich, że my będziemy się cieszyć jako kibice z jego gry, on będzie się cieszył, że będzie strzelał bramki, on strzelił 5 bramek, ale jakby mam nadzieję, że on się tym nie zadowoli, w jaki sposób tutaj cały czas wymaga od niego więcej. Tak samo bramkę, którą straciliśmy na 3-2, to w pewien sposób Hime mógł się lepiej zachować. Przegrał pojedynek 1-1 z Karaskiem, który strzelił tą bramkę. Więc oprócz tego, że strzela, to ja od niego cały czas wymagam jeszcze więcej. Musi grać lepiej w defensywie, musi lepiej doskakiwać, musi więcej oddawać strzału, bo jeżeli marzy o grze w Ekstraklasie, czy w Lidze Europy, czy w Lidze Mistrzów, no to jeszcze ma te obszary, w których musi się poprawić i ja mam zamiar mu w tym pomóc, a na dzień dzisiejszy się bardzo cieszę, że Hime jest z nami i mam dużą radość patrząc, jak on drybluje, jak strzela i jak się cieszy po bramkach. Trenerze, czy my już zakończyliśmy sezon na transfery do Wisły Płock tego lata? Ciekawe pytanie, bo wczoraj się tam urodził jakiś jeden temat, jeszcze jakiegoś jednego wzmocnienia. Nie powiem na jaką pozycję, ale chodzi o zawodnika z Ekstraklasy. To musi być powiązane z jakimiś tutaj działaniami też wewnątrz zespołu, że na przykład mamy młodego Gleba, który ja uważam, że szkoda, żeby grał w trzeciej lidze. Uważam, że on powinien się zbierać doświadczenie w drugiej albo w pierwszej i mam nadzieję, że tak nastąpi. Mówię, że jeżeli uda się nam zluzować jakieś miejsce w naszej drużynie, to może wtedy jeszcze tutaj
prezes, rada nadzorcza, dyrektor ściągnął nam jednego zawodnika, żeby na jeszcze jednej pozycji w tym zespole była jeszcze większa rywalizacja, którą widzimy, że po 5 czy 6 kolejkach jeszcze mogłaby być większa. Więc nie powiem, że na dzień dzisiaj jest zamknięta, jest rozwojowa. Czy chodzi o któregoś z wahadłowych? Ale z wahadłowych, żeby do nas dołączyć, czy żeby odszedł? Żeby dołączył. Chodzi o zawodnika, który może grać na boku obrony albo na skrzydle. Dobrze, trenerze, jeszcze taka mam jedną obserwację. Widziałem to chyba w meczu w Opolu. Czy pan z Hiszpanami w Wiśle komunikuje się po hiszpańsku? Nie, mój hiszpański jest zbyt słaby, że jakby myślę, że robiliby sobie później żarty i ja z tego. Czasami jakieś różne słowa gdzieś tam powiemy. Jakby ja rozumiem bardzo życie obcokrajowca w innym kraju, bo mówię, sam przez 10 lat mieszkałem poza granicami Polski i wiem, jak to jest, że będąc czasami daleko od rodziny, od znajomych, przychodzisz do klubu, okej, trenujesz i jakby później każdy wraca do swojego domu, a ty jesteś sam. I teraz ja też rozumiem, że często piłkarze mówią, dobra, no staramy się tam poświęcić czas tym zawodnikom, obcokrajowcom, ale proszę mi wierzyć, że to uczucie samotności jest tak duże, że jeżeli ja mam tylko możliwość jakiegoś czasu spędzenia z drużyną i widzę, że któryś, czy teraz na spacerze rozmawiałem z Danim przed meczem, czy chwilę dzisiaj przed treningiem z Ibanem, jeżeli mam tylko taką możliwość, żeby z nimi zamienić parę słów, to robię, bo wiem, że im to pomoże i was też zachęcam, że jeżeli gdzieś jesteście czasami na obiektach, czy jesteście w jakiś sposób tutaj w klubie i zobaczycie któregoś z obcokrajowców, to warto im poświęcić czasami 2-3 minuty, porozmawiać, wspierać, bo proszę się zamienić rolami, jak to by było, gdybyście dzisiaj najnormalniej w świecie, nie wiem, widzieli tylko swoich najbliższych przez rozmowę wideo i to nie 1, 2, 3, 4, 5 dni, ale przez kilka miesięcy, więc jakby tak samo na przykład taki Iban ma 2 dzieci i jakby widzi, jak dorastają przez rozmowy wideo. To nie jest na pewno fajne doświadczenie. Nie, moja żona teraz wyjechała z moimi rodzicami na 1,5 tygodnia, nie widzę swojego dziecka i też tęsknię, też jakby ciężko sobie patrzeć na rozwój swojego dziecka przez rozmowy wideo. Dzień dobry, trenerze, Tomasz Korczyca, Radio KRDP. Trenerze, odnośnie trochę tego, co trener teraz mówił, czyli właśnie tej rozmowy z zawodnikami i też tego, o czym pan wcześniej wspominał, czyli tego, że nie każdy zawodnik przepracował okres przygotowawczy z wami. Jak ważna jest tutaj charyzma trenera i też zawodników pozostałych z szatni i ta atmosfera, która wpływa na to, że właśnie możecie osiągać dobre wyniki, bo to jest bardzo ważne i też jeśli brakuje trochę tego przygotowania fizycznego momentami, to takie właśnie zaufanie zawodnika wobec trenera potrafi wyzwolić gdzieś nim te głębokie rezerwy, że może gdzieś tam, jak to się mówi, dać z wątroby jeszcze w meczu. Troszeczkę zdradzę z kulis, odpraw, co się na przykład wydarzyło dzisiaj. Bo to jest bardzo fajne pytanie, bo jakby oczekiwania wobec nas są bardzo duże od początku sezonu, jakby każdy oczekuje wygrywania spotkań. Rynek jest na tyle trudny, że większość zawodników czeka czasami 5, 6, 7, 8 kolejek, żeby podpisać gdzieś kontrakt. I tak było w sytuacji właśnie, że z Danim Paczeko czy z Ibanem, że nas do końca nie było stać, żeby ich pozyskać, nie wiem, na początku okresu przygotowawczego, bo jakby oni cały czas czekali na propozycje być może z lepszych klubów z Ekstraklasy czy z innych krajów. Takie nie przyszły i w momencie, kiedy jak się zaczynał sezon, no to wtedy udało nam się podpisać z nimi kontrakty. Jakby my to kalkulujemy, że jakby musimy nad nimi więcej popracować i te pierwsze kolejki, one nie do końca w jaki sposób będą ci zawodnicy przygotowani. Teraz jaka jest rola trenera i samych zawodników. Dzisiaj na odprawie pokazałem taki slajd z jedenastką Wisły Płock co 5, co 6 lat. Że teraz jaka jest jedenastka, jaka była 6 lat temu, jaka była 12 lat temu, jaka była 18 lat temu i za każdym razem ta cała grupa zawodników była totalnie zmieniona, byli inni zawodnicy i nawiązałem to do takiego smutnego
wywiadu trenera Eriksona, który w jakiś sposób stwierdzono u niego teraz raka chyba trzustki, jakby zostało mu kilka tygodni życia. I w takim szczerym wywiadzie teraz on apeluje, że chciałby, żeby został zapamiętany jako miły człowiek, dobry człowiek, że nie mówi o zdobytych tam wygranych meczach, punktach, trofeach, tylko mówił o tym czasie, jakim wspólnym gdzieś w tym miejscu przeżył. I jakby ja właśnie też nie ukrywam, że tak nawiązuję cały czas do tego wszystkiego tutaj w szatni, że jesteśmy każdy z nas z różnego regionu, każdy z nas ma inne marzenia, każdy z nas ma inne doświadczenia, inne oczekiwania, jest na innym etapie życia, na innym etapie przygotowania fizycznego, czy mentalnego, czy piłkarskiego. I właśnie chodzi o to, żeby też się wspierać i sobie razem pomagać. I teraz to, co pan zadał w tym pytaniu, to jest ważne nie tylko jakby charyzma trenera, ale zwracanie uwagę zawodnikom i uświadamianie im w tym, że oni muszą walczyć o to wspólnie razem, bo teraz jeżeli my będziemy wspólnie się wspierali, my będziemy wspólnie ciężko pracowali, czy pomagali komuś, jak popełnił błąd, to będziemy rośli jako siła, jako grupa i będą mieli większe problemy z nami przeciwnicy. Jeżeli my dojdzie u nas wewnątrz do jakichś podziałów, obrażania się, braku wsparcia, jakichś konfliktów, jakichś, nie wiem, urazów, które można było wyleczyć może szybciej reagując, no to będziemy dawać tylko pokarm i wspierać, czy tutaj karmić przeciwników. Więc jakby my bardzo dużo czasu poświęcamy na uświadamianie, jak ważna jest grupa jedności, dlatego mówię, po ostatnim meczu mi się bardzo podobało zachowanie kibiców, tych, co pojechali z nami na wyjazd, że od razu nas wspierali, później po meczu dużo wiadomości. Też mogę powiedzieć, że wiadomość, którą dostałem od pani, była bardzo miła, że jakby chcemy się utożsamiać nie tylko w momentach, kiedy wygrywamy, ale też i w momentach porażek, bo proszę mi wierzyć, że my też jesteśmy ludźmi, mamy uczucia, my też po porażkach niesamowicie przeżywamy, też jakby ciężko, tak jak mówię, po ostatniej porażce było sobie przejść do porządku dziennego. Ja wróciłem, pamiętam, do, nie wiem, do domu w 2:30 w nocy, jeszcze raz ten mecz oglądałem, bo nie mogłem zasnąć. Na drugi dzień o 5 czy o 6:30 budzik dzwonił, trzeba było przyjechać do klubu, przeanalizować go i przyszła godzina 15, człowiek bardzo zmęczony i tak się zastanawiasz, czy zrobiłeś już wszystko, żeby się przygotować do tego meczu z Ruchem Chorzów. No i mówisz, kurde, o 19 grają w Gdyni mecz. Sprawdzasz na aplikacji 3 godziny samochodem, czyli zdążysz, wsiadasz w samochód i jedziesz, żeby jeszcze się utwierdzić, że na pewno się dobrze tego meczu z Ruchem przygotowałeś, więc jakby my też staramy się jakby dawać 100% siebie jako trenerzy, jako sztab, zawodnicy i mówię, cieszę się bardzo, że po takiej porażce jakby wszyscy to docenili, teraz, że jesteśmy dalej jednością, że teraz wspólnie musimy się jakby odbić i wygrać to spotkanie z Chorzowem, a wracając już tak podsumowując to pytanie, to uważam, że to jest rola wszystkich w klubie, prezesa, dyrektora, pracowników, trenerów, sztabu, zawodników, żeby każdy pokazał swoją taką charyzmę, zaangażowanie, żeby jak widzi, że ktoś jest w trudnym momencie, to żeby mu pomóc normalnie. Milena Romanowska, nawciarski.pl. Wspomniał pan wcześniej o Glebie Kłuczko i jeszcze na początku sezonu powiedział pan, że pracujecie nad wypożyczeniem Gleba do pewnego klubu drugiej ligi. To jak się sprawy mają? No jakby ja nie mam wpływu na to, jak inny klub jest zaangażowany, czy jak bardzo im zależy na tym, żeby wypożyczyć jakiegoś zawodnika. To zainteresowanie cały czas jest, ale no jak widać od kilku tygodni nie zdecydowali się na taki ruch, że chcemy go. Tylko jakby cały czas obserwują, jest w kręgu zainteresowań, podejrzewam, że na daną pozycję mają jakieś 2-3 kandydatury i być może Glebik jest tam kandydaturą numer 2 albo 3 i cały czas czekają na rozwój wydarzeń, żeby wziąć tam swoją jedynkę, więc jestem po rozmowach z dwoma zespołami, które dzisiaj występują w drugiej lidze, z trenerami, którzy obserwują Glebika. Ja w jakiś sposób ze swojej strony wystawiłem mu bardzo dobrą opinię z treningów, z gier kontrolnych, z obserwacji, jakie teraz są w drugiej drużynie. I mam nadzieję, że trafi na tą rundę do zespołu drugoligowego i tam będzie grał minuty, ale tak jak mówię, to nie zależy ode mnie. Jakby my ze swojej strony
normalnie trenujemy codziennie z Glebikiem, chcemy, żeby był lepszym zawodnikiem, pomagamy mu w wielu obszarach lepiej rozumieć piłkę nożną, no, ale czy on trafi do innego zespołu, no to już zależy od zespołu, ja nie mam na to wpływu. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy za udział w konferencji prasowej. Zapraszamy na poniedziałkowy mecz z Ruchem Chorzów, początek o godzinie 19:00.